Rozmawiam z panem Romanem Trojanowiczem. Dzisiaj chciałabym, żeby pan opowiedział o znajomości i o tym, co w ogóle pan pamięta z dzieciństwa dotyczące Żyda Pellera, zwanego Rubinem, chyba z tego, co wiem. Tego pan nie tego wie. Tego nie wiem. Dobrze, to poproszę. Więc tak jak pani tu zmiankowała, o panu Pellerze mogę jedynie z tego, co zapamiętam jako dziecko, 9-10-letnie i z opowiadań moich rodziców. A skąd moi rodzice znali pana Pellera? Otóż pan Peller mieszkał przy ulicy Mickiewicza 4 na piętrze, a moi rodzice prowadzili zakład szklarski, rzemieślniczy zakład szklarski właśnie pod jego mieszkaniem na dole. I on bardzo często, pan Peller, przychodził do zakładu, siadał na takim, bo moi rodzice w zakładzie przed ladą mieli taki wysoki stołeczek. Barowy? Taki jak gdyby barowy. De facto nawet ten stołeczek do dzisiejszego gdzieś tam w garażu jeszcze u mnie jest. To był metalowy z siedziskiem drewnianym i ten pan Peller, który był bardzo potężny mężczyzna, bo z tego co pamiętam z dzieciństwa, to był wysoki, tęgi mężczyzna, łysy, bardzo sympatyczny, uśmiechnięty zawsze i bardzo często przebywał właśnie u mojej mamusi. Mniej u tatusia, bo tatuś ciągle był w rozjazdach za towarem, natomiast mamusia od rana do wieczoru była w tym zakładzie, obsługując klientów. I właśnie ten pan Peller wielokrotnie, gdy wracałem ze szkoły, po lekcjach wstępowałem do zakładu, zanim poszedłem do domu, to widywałem tego pana Pellera. Ale z kolei rodzice opowiadali o nim bardzo sympatyczne rzeczy, bo nawet dowiedziałem się, że gdy tatuś mój ożenił się z moją mamusią, to właśnie pan Peller pomógł mu w znalezieniu lokalu na prowadzenie tej działalności, którą przez bardzo wiele lat, aż do śmierci, bo do 73 roku prowadził tatuś ten zakład, potem ja go przyjąłem. I właśnie pan Peller pomógł mu w znalezieniu, ponieważ wcześniej w tamtym miejscu prowadził inny Żyd. Zakład, który już nie wiem, nie pamiętam, czy zmarł, czy wyjechał. W każdym bądź razie ten lokal pomógł właśnie wynajęciu pan Peller, chociaż nie był właścicielem, jednakże miał koneksję, no bo wiadomo, był to budynek po własności żydowskiej, więc dzięki temu mój tatuś tyle lat i potem ja prowadziłem w tym miejscu przy ulicy Mickiewicza 4. Też mi bardzo często rodzice opowiadali właśnie o sytuacjach takich, że nawet sam pan Peller do mojej mamusi czy tatusia opowiadał, że w bardzo ciężkich sytuacjach jakichś, prawda, złamań u ludzi, pan doktor Krasowski, który był wówczas dyrektorem, tak pamiętam, tak mi opowiadali rodzice, dyrektorem szpitala, to w tych bardzo takich ciężkich przypadkach powypadkowych, to pan doktor Krasowski zapraszał i prosił, wysyłał po pana Pellera i pan Peller przychodził, który nie był lekarzem. On nigdy nie mówił, że jest lekarzem, wręcz mówił, tak mi rodzice opowiadali, że zawsze mówi, no mam takie jakieś zdolności, że gdy dotknę się złamań, to jakoś się te złamania naprawiają. Chciałbym jeszcze dodać tutaj inny przypadek o panu Pellerze, gdy już zdecydował, i ja tego nie pamiętam, bo ja również liceum nie kończyłem w Gorlicach, więc już nie pamiętam, gdy po ukończeniu szkoły podstawowej numer 2 w Gorlicach wyjechałem z Gorlic, więc ja już takich nie miałem możliwości, jednakże rodzice mi opowiadali, gdy pan Peller zdecydował się opuścić Gorlice, wyjechał do Kanady i ojciec w powojennych latach kilkakrotnie był w Stanach Zjednoczonych, gdyż jego ojciec też wiele lat żył w Stanach Zjednoczonych, więc ojciec miał uprawnienia do tego, żeby jechać do Stanów Zjednoczonych. Gdy pan Peller dowiedział się, że ojciec jest w Detroit, gdzieś jakimś sposobem go zaprosił i ojciec był u niego w Kanadzie i gdy powrócił do Polski, opowiadał mi osobiście mój tatuś, że właśnie pan Peller już ma potężną klinikę, zatrudnia... Znaczy klinikę ortopedyczną. Klinikę ortopedyczną, chirurgiczną. Oczywiście zatrudniał wielu specjalistów, ale on sam również jako właściciel też trudnił się tym, czyli niewymagane było widocznie posiadanie dyplomów, tylko fakt, że posiadał
miał takie umiejętności. Więc no, ubolewam nad tym, bo podejrzewam, że jeszcze natrafię, bo właśnie tatuś potwierdza to zdjęciami, które z Ameryki prawda, przywoził i pokazywał nam, więc dalej był to bardzo, bardzo przystojny, dostojny mężczyzna. Pamiętam go jak dziś z tych zdjęć i byłem bardzo zainteresowany, bo jak mówię, jako dziecko 9-10-letnie, które często spotykało tego pana w zakładzie rodziców, jakoś mi tak utkwił w pamięci, a jeszcze te opowieści o nim, że to cudotwórca, że złote rączki do składania, prawda. A jaki był dla dziecka? Zawsze, gdy przychodziłem, o, jest mój maluszek, zawsze mnie pogłaskał, zawsze gdzieś tam przytulił, był bardzo sympatyczny i stąd może utkwiło mi, no chłopiec już 8-9-letni to nie jest takim małym dzieckiem, więc to mi utkwiło, że ten pan nie siedzący na się tym... Pan nigdy, nie składał niestety. Pana. Nie niestety, na szczęście. Może na szczęście, ale z drugiej strony niestety, bo może by faktycznie człowiek jeszcze z osobistych przeżyć, gdyby składał, bo jestem przekonany, że gdyby mnie to nieszczęście dotknęło jakieś złamanie, to jestem przekonany, że rodzice za bardzo cenili pana Pellera, żeby szli ze mną do szpitala, tylko podejrzewam, że wtedy by do pana Pellera, tym bardziej, że byli z nim na co dzień, bo on mieszkał na górze, a rodzice prowadzili. A czy nie pamięta pan czegokolwiek dotyczącego czasów okupacji? Nie, tego chodzi jakoś... mi o losy Pellera oczywiście. Tego jakoś rodzice mi nie opowiadali. Podejrzewam, że on opowiadał, bo on bardzo blisko był z moimi rodzicami, zwłaszcza z moją mamusią. Jakoś ją lubił. Zresztą wiele ludzi ją lubiło. No, na co dzień była w tym zakładzie od rana do wieczoru, więc przychodzili, zwierzali się. Jednakże moi rodzice na te tematy nigdy z nami dziećmi też nie rozmawiali. Mimo, że też czasem się interesowałem, dlaczego na przykład mamusia z Drohobycza tutaj i tak dalej. Na te tematy z nami rodzice nie rozmawiali i dlatego podejrzewam, że o panu Pellerze, gdyby nawet jakieś o losach jego jako korzeni żydowskich, pochodzenia żydowskiego i okres okupacji, to nie opowiadali. Jednakże trzeba powiedzieć tyle, że z ust takich innych przypadkowych, już późniejszych latach, gdy się tym interesowałem, bo choćby nawet przez to się interesowałem, że ja też byłem w 73, przepraszam, byłem w Stanach Zjednoczonych i zacząłem również jak gdyby dopytywać się, czy pan Peller jeszcze żyje. Byłem również w Toronto. Niestety nie dotarłem już o żadnych informacjach, więc podejrzewam, że gdy ja byłem w 73 roku, to albo już mógł nie żyć, nie żył, bo nikt nie umiał mi powiedzieć o tym człowieku. A on miał rodzinę jakąś? Tutaj był z żoną, bo tutaj miał żonę. Aha, czyli on mieszkał z żoną w Gorlicach. Tutaj mieszkał z żoną w Gorlicach. To była, ona bardzo rzadko wychodziła, ona nie z ludźmi jakoś nie utrzymywała, ale z tego, co z kolei moja mamusia opowiadała, ale chyba z 2-3 razy ją też widziałem i tak przez mgłę pamiętam, to była taka przystojna, też taka ładna pani, dostojna. Ale, a dzieci ale mieli? Tego nie wiem. A no chyba gdyby mieli, to by pan chyba pamiętał. Tak. Nie, dzieci chyba nie mieli. Tak. Także, że tego aż tak głęboko jako chłopiec to się nie interesowało. Ale Pellera pamięta pan Natomiast jako bardzo pozytywną postać, tak? Jako bardzo pozytywną i ciągle, gdy jeszcze nawet prowadziłem, ja jak mówię, do 2007 roku, no chociaż akurat do 2007 nie na Mickiewicza, bo na Mickiewicza to gdzieś do 2004, bo potem przeniosłem do odzyskanego przez nas domu przy ulicy Krakowskiej, bo myśmy mieli, moja mamusia też przy Krakowskiej, tu na skrzyżowaniu Stróżowskiej z Krakowską. No więc gdy ja to odzyskałem, odzyskaliśmy ten dom, bo to nam też upaństwowiono, to dlatego przeniosłem się tam i już na Mickiewicza nie prowadziłem. Ale dopóki prowadziłem na Mickiewicza, to zawsze jak ten stołeczek wysoki stał, to
to jakoś mi przychodziły myśli na temat pana Pellera, czyli jako dziecko zapamiętałem go bardzo pozytywnie, że zawsze mnie przytulił, zawsze tam parę dobrych, ładnych słów powiedział, że jestem grzecznym chłopczykiem. No i dalej rozmawiał z moją mamusią, ja szedłem za ladę i sobie siadałem tam za ladą. No dziękuję bardzo. Ciekawa opowieść, która uzupełnia opowieści innych ludzi na temat pana Pellera. Dziękuję.